Nasze radio to KFM Eurokoncita, Barbie Langström Extra. Nasza radio to KFM Eurokoncita, Barbie Langström Extra. Pożar katedry w Paryżu. Najpiękniejsza i historia i polityka są w przypadku Francji nierozerwalnie związane z Notre Dame. Mówi Aleksandr Hall. Kto by to nie mówił, to dramat jest wielki. Proszę Państwa, katedra płonie tu na naszych oczach. I co ty na to? Ratunku. Katedra płonie. Newsweek. Co pomyślał pan, gdy pojawiła się wiadomość, że płonie katedra Notre Dame w Paryżu? Proszę Państwa, jest program na żywo. Jest wcześnie rano, a my na temat katedry Notre Dame, że płonie. Panie Pogorzelski. Ale tu gorę. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. Radio Koncita, to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. Panie Pogorzelski, ale tu gorę. Dowiedziałem się, oglądając wieczorne fakty w TVN, i od tego momentu śledziłem wydarzenia. TVN, czyli Newsweek, reklamuje TVN. Radio Conchita, Tok FM Euroconchita, Barbie Langström Extra. Jesteśmy w Costa Cafe, zaraz nam zrobią kawę, proszę Państwa, póki co musimy pooglądać, co tu się dzieje, popatrzeć, co tu się dzieje, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euroconchita, Barbie Baby Langström Extra. Obrotowe. Wzruszające. Miałem nadzieję, że pożar uda się szybko opanować, ale każda godzina przynosiła coraz dramatyczniejszy obraz. Byłem wstrząśnięty. Na szczęście najgorsze się nie wydarzyło. Katedra się nie zawaliła, nie runęły wieże. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy człowiek wrażliwy na piękno światowej kultury europejskiej, człowiek religijny kultury europejskiej, człowiek religijny przeżył ten pożar jak cios. Cios dla mnie szczególnie bolesny, bo moje ulubione miejsce jest to, nie tylko w Paryżu, ale w ogóle na ziemi. W komentarzach powtarzano, płonie dziedzictwo kulturowe cywilizacji zachodniej. Dlaczego właśnie ta katedra stała się tak ważna? Po pierwsze, to Paryż. Że to Paryż. Ale co z tego, skoro Paryż jest ateistyczny? Przez wieki stolica nie tylko Francji. Uczelnia, jedno z tych miejsc, których działo się najwięcej od czasu średniowiecza. Uczelnia założona w sąsiedztwie katedry przez Roberta de Sorbona, spowiednika króla Ludwika IX, stała się wzorem dla uniwersytetów w średniowiecznej Europie. Francja Ludwika XIV promieniowała kulturalnie i politycznie na cały świat. Potem nastała epoka napoleońska. Dominacja Francji w świecie zachodu utrzymała się aż do pierwszej połowy XIX wieku. I sądzę, że właśnie to połączenie magii stolicy świata i piękna architektonicznego katedry sprawiło, że Notre Dame to serce Francji, a może i świata. Co roku katedrę odwiedza 14 milionów ludzi.